Oj, tam pastora. Października 1844 roku. Tego dnia w Miłomłynie rozpoczęła się budowa kanału Elbląskiego. By uczcić ten historyczny moment, zorganizowano rekonstrukcję historyczną, która wprowadziła mieszkańców w klimat tamtych czasów. Cudowna inicjatywa, jak najwięcej osób co roku będziemy tutaj zapraszać, żeby to jeszcze bardziej, z większym rozmachem było celebrowane. To jest chyba największa atrakcja Miłomłyna, a to właśnie organizacja tej rekonstrukcji, to jest naprawdę wielkie wydarzenie. Inscenizacja rozpoczęła się na rynku w Miłomłynie. Stamtąd barwny orszak, którego uczestnicy ubrani byli w stroje z epoki, ruszył w stronę historycznego miejsca, śluzy w Miłomłynie. Koleżanka wykonała samodzielnie cały strój, ręcznie uszyła go. Ile trwała praca? Całą zimę, bo to jest wyszywane ręcznie wszystko. Kulminacyjnym momentem była inscenizacja rozpoczęcia budowy kanału Elbląskiego. Organizatorzy zadbali o każdy detal, by wiernie odtworzyć wydarzenia z 1844 roku. Mieszkańcy mogli zobaczyć, jak wyglądały pierwsze prace budowlane oraz usłyszeć przemówienia nawiązujące do tamtych czasów. Dziękuję serdecznie naszemu ukochanemu burmistrzowi. Siostry i bracia, kiedy kanał zostanie ukończony? Każdego roku staramy się rozszerzyć naszą imprezę. W tym roku przypada również 175. rocznica budowy śluzy w Miłomłynie. W związku z tym przygotowaliśmy duży jacht, którym prześluzujemy się przez naszą śluzę. Kanał Elbląski jest dla Miłomłyna bardzo ważny. To jeden z głównych magnesów przyciągających turystów na Mazury Zachodnie. Pozwala nam na promocję naszej gminy, jesteśmy marką rozpoznawalną dzięki temu, no i jest jednocześnie atrakcją turystyczną, czymś, co my mamy na co dzień. Możemy pływać łódeczkami, kajakami, czym kto sobie żywnie życzy, czy supami, które są ostatnio modne. Zwieńczeniem inscenizacji był krótki rejs po kanale Elbląskim. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv